Polsce wiedza o zawodzie infobrokera nie jest powszechna. Kim są brokerzy informacji i jak branża infobrokerska rozwija się w kraju i na świecie, można się było dowiedzieć podczas międzynarodowego seminarium w Krakowskiej Akademii. Pierwszy raz udało się zorganizować spotkanie na skalę międzynarodową specjalistów z zakresu infobrokeringu, zarządzania informacją, ale także osób, które zajmują się tym zagadnieniem od strony teoretycznej. Spotykamy się, aby pokazać naszym studentom, młodym ludziom, którzy stoją przed wyborem specjalności na kierunku dziennikarstwo, i tą specjalnością może być brokering informacji. Chcemy im pokazać, na czym ten zawód polega, jakie czynności są typowe w pracy brokera informacji, jakie ma możliwości po skończeniu studiów. W oficjalnej klasyfikacji zawodów i specjalności broker informacji funkcjonuje od 5 lat. W ostatnich kilkunastu latach powstało na polskim rynku kilkadziesiąt firm zajmujących się zawodowym i komercyjnym pośrednictwem w świecie informacji. Jak mówi dr Sabina Cisek, zawód okrzepł i będzie się rozwijał. Ponieważ we współczesnym świecie mamy problem nie tyle z wyszukiwaniem informacji, co z oceną ich jakości i selekcją. Wiele osób w biznesie, ale nie tylko, albo po prostu nie ma czasu, żeby się tym zajmować, więc woli wynająć pośrednika, specjalistę od informacji, albo też czasami brakuje takich kompetencji informacyjnych, prawda? Tego, co my nazywamy fachowo information literacy. I wtedy warto skorzystać z usług brokera informacji. Prawda? Zrobi to szybciej, zagwarantuje jakość informacji, dostosuje tą informację do potrzeby informacyjnej. Więc myślę, że te profity są znaczne. Michel Klems swoją infobrokerską firmę założył w Niemczech na początku lat 90. Chociaż od tego czasu współpracował z 15 tysiącami klientów, to zaznacza, że nie jest to łatwy biznes. It's very hard in Germany because many people think it's very easy to collect data from Google, easy searching by Google, and it's very hard to tell them that you have to pay for information and you have to pay for the work for people who are collecting this data. They don't see that they save time with this work. O tym, jak się pozyskuje nowych klientów, dobrze wie Patrycja Hrabiec-Hojda, która od 9 lat z powodzeniem prowadzi firmę infobrokerską w Polsce. To jest zawód, w którym nie da się powiedzieć, że się umie wszystko i może być też tak, że moja wiedza dzisiaj jest aktualna, jutro już nie, bo wystarczy, że na przykład Google stwierdzi, że likwiduje wyszukiwarkę i ja muszę się posługiwać innymi źródłami, więc to jest na pewno praca dla osób, które lubią się uczyć. Środowiska akademickie również działają na rzecz rozwoju infobrokeringu. Radka Rimanowa z Instytutu Informacji i Studiów Bibliotekoznawczych w Pradze jest zadowolona ze współpracy z czeskim Stowarzyszeniem Informacji. Every week some specialist has lectures about some news in information world. Seminarium było także okazją do promocji pierwszej w Polsce monografii kompleksowo ujmującej problematykę infobrokeringu. Dalej z moim zawodem.